narodowych. No i cały czas powtarzam to, Izrael. Izrael dla mnie jest bardzo silnym partnerem, przyszłościowym partnerem, bardzo ważnym z punktu widzenia naszej historii, z punktu widzenia tego, co się teraz też dzieje. Polska powinna bardzo intensywnie wspierać Izrael i mam nadzieję, że tak się dzieje. Nie wiemy dużo rzeczy o tym, co się dzieje w relacjach międzynarodowych, o wielu rzeczach nie wiemy. Uważam, że powinniśmy bardzo silnie wspierać, łącznie z sytuacją, w której jeżeli obywatele Izraela mają kłopoty w poruszaniu się po świecie ze względu na swój paszport, Polska powinna oferować drugi paszport polski dla tych obywateli, tym bardziej, że wielu z nich ma korzenie polskie. Powinniśmy bardzo mocno zawęzić współpracę i wykorzystać tą sytuację, w której Izrael dzisiaj potrzebuje partnera silnego. Druga, w moim przekonaniu, okazja w historii, drugiej okazji w historii nie będzie. To jest silne państwo gospodarcze, to jest bardzo wpływowe państwo gospodarcze, gospodarczo, politycznie również. I taka silna relacja powinna być podjęta. Problem w tym, co opowiadałem, to oczywiście jest relacja Turcja-Izrael, no ale to już jest kwestia umiejętności dyplomatycznej. Na to, że wtedy powiem, że ktoś gada. Dokładnie, więc jakby.